Witamy z hali Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie swoje mecze rozgrywa Ślęza Wrocław. Ślęza, która wygrała trzeci mecz w tym sezonie, tym razem z Energą Torum 77-70. Ze mną jest trener mistrzyń Polski, pan Arkadiusz Rusin. Zanim jednak zaczniemy od Ślęzy Wrocław, chciałbym zapytać o troszeczkę drugiej strony, ponieważ pan trener Ślęzy został niedawno nominowany na trenera reprezentacji narodowej koszykarek. Pierwsze pytanie, jakie tutaj się z tym wiąże, pierwsza taka myśl, jakie są cele, jaka jest wizja zespołu, no bo to będzie taka troszeczkę długofalowa, prawda? Najpierw jakby trzeba rozpocząć od budowy zespołu. Ja jestem już po kilku rozmowach z częścią zawodniczej, które widzę w składzie. Jak zbierzemy te wszystkie zawodniczki i będziemy wiedzieli, że wszyscy zgłosili akces, wtedy będziemy mogli rozpatrywać nasze cele. A wiadomo, że rozpoczynając pracę, rozpoczynając kwalifikacje, zawsze trzeba sobie stawiać cel, jakim jest awans do Mistrzostw Europy i na pewno to będzie ten cel nadrzędny. A jaka będzie przyszłość tego zespołu, to tak naprawdę dopiero nam pokażą pierwsze spotkania. Łatwe zadanie to nie będzie. Nie jest tajemnicą, że te bardziej doświadczone zawodniczki, które gdzieś tam już zostały albo skreślone, albo same się skreśliły, nie było tutaj porozumienia ze związkiem, z chęcią gry dla Polski. Czy ma pan na tej swojej liście jakieś takie zawodniczki doświadczone, których pan by chciał w swojej prezentacji? Tak jak najbardziej. I to nie jest tak, że ja będę w tej chwili bazował na tych dziewczynach, które kończyły ostatnie kwalifikacje, czy były brane przez trenera Mołowa. Chcemy wrócić do pewnych zawodniczek, które przez ostatnie dwa lata bądź odmawiały, bądź kontuzje uniemożliwiały im granie. Zaczynamy inaczej, może ja zaczynam od zera, tak? Ja tą sytuację stawiam na punkcie wyjścia. Wszystkie najlepsze zawodniczki, które będą się prezentować dobrze w lidze, dostaną szansę. Teraz jest kwestia, czy wyrażą akces. Również rozumiem, że zawodniczki Ślęzy, tak? Bo Agnieszka Kaszmarczyk notuje bardzo dobry początek sezonu, przynajmniej pod tym względem statystycznym. Pan oczywiście patrzy tutaj okiem trenerskim i zawsze będą jakieś mankamenty. No, mankamenty się zdarzają w każdej grze, ale no, nie ukrywam, że Agę widzę w tej kadrze i widzę ją jako jedną z dziewczyn, która ma stanowić trzon tej kadry. Czy nie będzie takiej kolizji, kolizji terminów na pewno nie będzie, tak? Bo wiemy, że kadra dostosowuje swój terminarz do Basket Ligi Kobiet. Czy nie będzie takiej kolizji czasu, tego podziału obowiązku między klub a kadrę? Czy pan już tak myślał na ten? Myślę, że nie będzie tutaj żadnego kłopotu, bo to nie tylko my będziemy w takiej sytuacji, tylko większość klubów. To nie tylko dotyczy reprezentantek Polski, ale to też dotyczy ta przerwa na kadrę innych nacji. Od nas będzie Sonia na pewno powoływana, będą Holenderki powoływane. Także i tak nie będzie tutaj kompletu dostępnego, ale podobnie będzie w każdym innym klubie. Także wszyscy będą mieli podobne realizacje zadań. Zostaje na pewno w tym czasie trener Szwej i trener Pasternak. I ja jestem spokojny o to, że wykonają tą pracę dobrze, a to nie jest tak, że ja będąc na kadrze nie będę się z nimi kontaktował. No na pewno ta kooperacja będzie tyle, że telefonicznie. Mhm. Zostawmy już temat reprezentacji. Życzyłbym dużo cierpliwości i dużo, no też troszeczkę takiego sportowego szczęścia. Wracając do Ślęzy. Ślęza bez porażki w tych sparingach otwartych, zamkniętych być może też, tego nie wiemy, bez porażki w lidze. Jest pan zadowolony jak dotąd zespołu? Ja jestem takim specyficznym człowiekiem, że ciężko o zadowolenie. W tamtym sezonie parę razy to zadowolenie się pojawiało, a tak naprawdę końcowy rezultat daje nam odpowiedź, czy to, co robimy, sprawia satysfakcję. Ja z dzisiejszego meczu jestem zadowolony przez może 15 minut, kiedy dyktujemy warunki, gramy bardzo fajną pierwszą połowę, okej, też z błędami. Ale w drugiej połowie wychodzi zupełnie inny zespół, a może inaczej. Wychodzą indywidualności, a nie tworzymy zespołu. I nad tym musimy pracować. Jest to materiał dla nas. Teraz najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby dziewczyny zrozumiały, że to nie jest fala krytyki z mojej strony po wygranym meczu i o co temu człowiekowi chodzi, że my wygrywamy, a cały czas są pretensje do nas. Nie. Chcąc walczyć o jak najwyższe cele, musimy dążyć cały czas do perfekcji, musimy cały czas dążyć do tego, żeby zawodniczki się rozwijały indywidualnie, a przede wszystkim, żeby tworzyły kolektyw. Jeżeli pan
ciężko pan jest zadowolony, jeżeli chodzi ogólnie o koszykówkę, to zapytam może inaczej, czy na takie warunki, jakie tutaj były możliwe, stworzone we Wrocławiu, ta kadra jest taka, którą pan by sobie życzył? Te dziewczyny pokazują, że jest prognostyk na dobrą grę, jest ambicja, jest dobra praca na treningach, tylko być może potrzebujemy jeszcze troszeczkę czasu, żeby to wszystko zaczęło funkcjonować. Być może nowe zawodniczki potrzebują tego czasu na współpracę. To zupełnie inaczej jest w warunkach treningowych, kiedy nie ma stresu, nie ma ciśnienia, a inaczej, kiedy już wychodzimy i jest ta gra o punkty, gdzie każda strata piłki nie jest na zasadzie takiej, że nic się nie stało, tylko to zawsze jest strata dla nas. Trzeba gonić rywala, trzeba znowu, być może więcej emocji negatywnych się pojawia i od tego trzeba jak najlepiej uciekać, żeby stwarzać sobie komfort pracy, żeby te głowy były cały czas wyczyszczone i żeby pojawiało się więcej pozytywów w naszej grze. Tym bardziej, że okej, umówmy się, mamy Siedlce, które są pokonane, Widzew Łódź, ale za chwilę gramy już w rozgrywkach Eurocup troszeczkę silniejszymi zespołami. Jak pan widzi tutaj szansę, no nie chcę zapytać o co będzie Ślęza grała, bo wiadomo, o wyjście z grupy, ale jak pan widzi szansę zespołu z tymi w tych właśnie rozgrywkach europejskich? Ciężko mi w tej chwili coś powiedzieć o zespołach tureckich, bo pierwsza kolejka się odbyła wczoraj i dzisiaj grał Istanbul, swoje mecze grały, ale ja mogę tylko oceniać indywidualne nazwiska z tych zespołów tureckich, dziewczyn europejskich, Amerykanek, które znam. A siły zespołu jako takiej jeszcze nie umiem nic na ten temat powiedzieć. Na pewno mocnym przeciwnikiem, co pokazuje w Lidze Polskiej, będzie Gdynia. I to jest nasz pierwszy rywal i na tego rywala będziemy się szykować. Pewnie w czwartek będziemy mądrzejsi po meczu, jak te nasze szanse w Eurocupie mogą stać. Tym bardziej, że niewiele brakowało, żeby ta kadra była jeszcze silniejsza. Tak naprawdę Shamela Hampton wypadła w ostatniej chwili. Ale tu była szybko ta dziura została załatana kolejnymi zawodniczkami, tak? Trzeba było na bieżąco reagować. Jest z nami Ajdukowicz, nie ma Hampton, nie ma Bośniaczki, jest Jenny Zindiba. Także no, ja tego już nie zmienię. Tak? Mamy te dziewczyny i z tych dziewczyn, które są, trzeba jak najwięcej wykrzesać, jak najwięcej dobrego zrobić. A na pewno Ajdukowicz już pokazuje, że jest wartościowym graczem i być może taki transfer w ostatniej chwili będzie dla nas bardzo pozytywny, bo tego wzrostu na pewno nam bez niej by brakowało. Zaczyna się granie co 3 dni, co już odczuliście na początku tego miesiąca. Czego zatem można życzyć? Przede wszystkim zdrowia. Jak dziewczyny będą zdrowe, to będziemy mogli to wszystko realizować. A wiadomo, co 3 dni większe natężenie grania, przeloty, mniej czasu na trening, mniej czasu na taką prawdziwą, dobrą regenerację. Także najważniejsze to w tej chwili zdrowie, praca całego sztabu, tak żeby dziewczyny cały czas były motorycznie jak na najwyższym punkcie. I tutaj w tej chwili wkraczają też do swoich ważnych obowiązków trenerzy fizjoterapii, bo to też na pewno będzie ważny jakby aspekt, żeby przy tym natężeniu gry cały czas doprowadzać do pełnego odpoczynku, zdrowia. Tego więc właśnie życzę i miejmy nadzieję, że ta seria Ślęzy Wrocław, na razie 3-0 bilans w lidze, będzie miało przełożenie w rozgrywkach europejskich i również w basket lidze kobiet. Dziękuję panie trenerze. Arkadiusz Łysin, trener Ślęzy Wrocław. Dziękuję bardzo.